Cześć, witajcie, z tej strony Prezes Ziaro. Witam was w kolejnym odcinku z prezentacji moich modów do Farming Simulator 2015. Dzisiejszym modem jest ta oto przyczepa Autosan D46 mojego autorstwa. Co ona posiada, a więc zaczniemy od tego, że posiada automatyczne zbieranie belek, snopków, czyli kostek, siana i słomy. Ale nie jest na skrypcie 13, więc proszę już tu zapomnieć, czy tam hejterzy, że to już kolejny edit, czy tam podstawka pod przyczepę, która już jest ruchana od czasów 11, 13, nie. To jest na nowym skrypcie przyczepa nowo zaprogramowana, jakby co? Więc tak, mamy zadawanie kostek na klawiszku. No i tak, kostki, wczoraj zbierałem kostki, czyli w środę, we wtorek. Dziś jest środa, dziś nagrywam. I kostki po zapisie, po wyjściu z gry, podobnym w czytaniu, nie spadły, nie zginęły, tak jak były w innych przyczepach, więc to jest plus. Mamy na podejście otwierany ten burta lewa, klawisz 5, ale nie będę otwierał, bo chcę coś innego wam pokazać. Z tyłu mamy klawisz burty, klawisz 7. Mamy też trójkąt, klawisz ty i bolec, jeszcze wam przybliżę, klawisz by. I jeszcze tak, moja przyczepa ruchome chlapacze i nowe modele świateł i tekstury mojego autorstwa, jakby się ktoś pytał. Czemu światło 60 tu z przodu i z tyłu są? A no tak wyszło, że takie mi się spodobały. No, na internecie takie znaczy mi się spodobały. No jeszcze klawisz burta prawa, klawisz 6. Jak wejdziemy na przyczepę, możemy wziąć nastawki na N założyć i plantekę na klawisz O. No i w ten sposób ta przyczepa jest tak jakby, nie wiem, po remoncie taka nowa. Ale tak, zdejmiemy sobie plantekę, klawisz O. Jeżeli chcemy zboże nasypać, musimy założyć nastawki. Jeżeli chcemy zbierać snopki, musimy nastawki zdjąć. Tu taka jest, takie a propos, taki plus. Nie udało mi się zrobić bujanych tych burt. Czy udało mi się zrobić, ale w logu wyskakiwało mi dużo błędów, z czego nie wiedziałem, jak to naprawić, a nie było czasu, żeby przy tym długo siedzieć, bo chciałem wam w piątek dodać film. Więc to tyle. Teraz możemy zobaczyć, że nie wiem, o pszenicy, tak żeby do pełna. No to jak widzicie, animacje, wszystko jest z tego, z FS-a 15. Oczywiście ta góra tutaj zboża, ona jest dobrze zrobiona, bo z plandeką równo pasuje. Tak jak założymy na podejście sobie plandekę, klawisz O, to widzimy, że zboże jest tutaj równo z plandeką, ale nie wychodzi poza plandekę. No oczywiście jeszcze przyczepa się brudzi, ma światła. No, światła, które nie mają tutaj żadnych jakichś tam białych czy czegoś, jakichś jeszcze różnych rzeczy. Oczywiście jest plus taki duży, że mamy tutaj te światełka. Zamknę tylko wam ten, żeby to nie przeszkadzało. Wcześniej chciałem zrobić skrypt na panel IC, ale się udało. Oczywiście możecie zobaczyć, jak wysypujemy światła. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Tego teraz widzę, że muszę wziąć wam, wstawić nową wersję przyczepy, więc przepraszam, ale jak będziecie pobierać, wszystko już będzie zrobione ok. Bo są dwa kierunkowskazy nie w tym miejscu, co trzeba, się zapalają. Czyli tu i jeszcze pod tym. Koło tak skacze, ponieważ tutaj jest taki bóg przy tej kratce. To samo jak znajdziemy tym nim kołem, więc tak. Tu wszystko zgrywa się tak jak trzeba. Przyczepa się brudzi. No, będziecie mieli do pobrania tą wersję najnowszą, nie to z tymi światłami, bo o tym zapomniałem, jak już rzuciłem do folderu moc, wczoraj grałem. Bo wczoraj, no strasznie późno robiłem to, więc tak, nagrywam w środę, czwartek nie będę miał czasu, więc w piątek dostaniecie film. No i życzę miłego grania, jak się spodoba, zostaw komentarz, łapkę, no, poleć znajomemu, że do 15 jest taka przyczepa. No z tego co zauważyłem, to jest najlepsza przyczepa do farminga jak na razie, że na podejście takie rzeczy. No sobie, że na skrypcie nowym, nie na tym skrypcie z 13, więc żeby było. Więc to będzie na tyle. Zostaw łapkę, jeśli się przyczepa spodobała, komentarz dobry, walnij suba, jak nie jesteś pierwszy raz. No i co, poleć znajomym i pobieraj jak najszybciej wersję, to najnowszą, nie to zbugowaną jak jest teraz. Więc do zobaczenia za tydzień, jak coś może będę chciał nagrać, czy coś zrobię. Cześć!